Super, mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry, Darek Grzemny. Ja poprowadzę to webinarium, ale są ze mną razem Bernadeta Białek i Agnieszka Gabrielska, które tutaj są osobami, które praktykują w szkole bardzo intensywnie reagowanie, przeciwdziałanie, rozpoznawanie dyskryminacji. I tak naprawdę to nie będzie takie typowe webinarium, gdzie się tylko słucha jakiegoś wielkiego wykładu. Ja na początku tylko wprowadzę Państwa w problematykę dyskryminacji, bardzo tak króciutko, tak żebyśmy wiedzieli wszyscy, w jakim jesteśmy miejscu, czy dobrze rozumiemy różne pojęcia, które się mogą tutaj cały czas pojawiać, bo te pojęcia w dyskusji tak naprawdę dotyczącej dyskryminacji pojawiają się bardzo mocno i czasami są niestety bardzo no, nadinterpretowane albo źle interpretowane, więc chcielibyśmy tutaj zacząć od takiego krótkiego wprowadzenia. Ono potrwa mniej więcej 10-15 minut, mam nadzieję, a później spróbujemy porozmawiać wspólnie we troje o doświadczeniach naszych związanych z reagowaniem, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji, tak żeby mieć taki ogląd praktyczny, jak w szkole pewne rzeczy funkcjonują, albo jak w szkole pewne rzeczy nie funkcjonują, także jak mogą funkcjonować lepiej. Więc ja zacznę od prezentacji. Oczywiście możecie Państwo cały czas zadawać pytania. Nie gwarantujemy to, że będziemy od razu odpowiadać, ale może warto gromadzić te pytania, bo na pewno będzie czas po tej naszej dyskusji, żeby na takie pytania odpowiadać. Proszę użyć czatu do tego i wtedy będziemy te pytania odczytywać i próbować odpowiadać. Ja udostępnię teraz ekran, prezentację. Tak, jak rozpoznawać i zareagować na dyskryminację w klasie? Ja tego wszystkiego teraz nie powiem, bo mam nadzieję, że usłyszymy to od Agnieszki i Bernadety z ich własnego doświadczenia, ale chciałbym zacząć tak naprawdę od definicji, które bardzo często gdzieś tam się pojawiają w tej dyskusji okołodyskryminacyjnej, generalnie pojęcie dyskryminacji i pojęcie mowy nienawiści, bo to często jest też tak, że ta mowa nienawiści też się pojawia i no, czasami niestety jest źle rozumiana. To są bardzo podobne do siebie pojęcia, ale też całkowicie odmienne. Dlaczego? Dlatego, że dyskryminacja jest takim terminem, który jest bardzo dobrze określonym w prawie. Jeżeli coś jest określone w prawie, no to już nie ma mowy o tym, że można gdzieś tam sobie wykraczać poza rozumienie tego pojęcia. I żeby zaistniała dyskryminacja, to muszą być spełnione takie właściwie trzy warunki. I te trzy warunki muszą występować, właściwie dwa warunki, można powiedzieć, takie duże, muszą występować równocześnie. Pierwszy to jest nierówne traktowanie, czyli jakby odmowa praw, odmowa dostępu do korzystania z praw, które przysługują danej osobie. I drugim takim warunkiem jest to, że ta odmowa, czy to nierówne traktowanie wynika z tego, że dana osoba ma jakąś tożsamość. I może być to tożsamość taka faktyczna, czyli to, że osoba, nie wiem, jest jakiejś płci, jest jakiejś narodowości, mówi jakimś językiem, a może być też taka przypisywana, tak? Może być też taka przez asocjację, że o, ta osoba pewnie taka jest. Niekoniecznie może jest, ale jakby przypisujemy tej osobie pewną charakterystykę, pewne cechy danej grupy, przynależności do danej grupy. I wtedy możemy mówić o dyskryminacji. Czyli inne osoby w tej samej sytuacji mają dostęp do praw, a ta osoba z powodu swojej cechy, z powodu tego, że przynależy do jakiejś grupy, nie ma dostępu do tych swoich praw, do możliwości. Więc jest nierównie traktowana. Dyskryminacja ma wiele odmian. Możemy mówić o dyskryminacji bezpośredniej, czyli takim bezpośrednim działaniu, gdy komuś odmawiamy możliwości na przykład uczestniczenia w zajęciach z powodu tego, że jest na przykład dziewczyną. To jest bezpośrednia dyskryminacja, ale jest też dyskryminacja pośrednia i ona jest bardzo trudna do rozpoznania, bo to jest taka dyskryminacja, gdzie wydaje się, że wprowadzono pewne neutralne kryterium, żeby coś osiągnąć, a to neutralne kryterium niestety ogranicza pewne prawa i możliwości innym osobom. Na przykład wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że nie wiem, wprowadzamy w szkole taki system oceniania, że dodatkowymi jakimiś punktami czy ocenami są nagradzane osoby, które aktywnie uczestniczą w lekcji, tylko i wyłącznie używając jakby wypowiedzi werbalnych. W tym momencie niestety ograniczamy pewne prawa, chcąc czy nie chcąc, osobom, które mają problemy na przykład z mówieniem, mogą mieć pewną, nie wiem, niepełnosprawność, mogą mieć osobę z jakąś niepełnosprawnością, albo osoby, które niezbyt dobrze posługują się jeszcze językiem polskim, na przykład
dzieci czy młodzież ukraińska, która jest w polskich szkołach, ponieważ ma jakby lęk przed tym, żeby mówić na lekcji. Tak? Czyli to z pozoru neutralne kryterium, które ma nagradzać, bo ktoś jest aktywny, okazuje się kryterium wykluczającym, czyli kryterium odmawia dostępu do możliwości, jest to nierówne traktowane i to jest dyskryminacja pośrednia. Jest też molestowanie, już tutaj nie będę bardzo dokładnie tego omawiał. No i jeszcze wiktymizacja, to też jest forma dyskryminacji, czyli wtedy, gdy niestety dana osoba, która zgłosiła dyskryminację, ponosi konsekwencje negatywne swojego czynu, tego, że zgłosiła, tak? To wtedy jest wiktymizacja i to też jest uważane za formę dyskryminacji. Mowa nienawiści natomiast, tutaj widzicie Państwo definicję, ja nie będę jej czytał, tutaj podłożem mowy nienawiści bardzo często jest dyskryminacja, czyli rzadko bywa tak, że mowa nienawiści sama w sobie jest dyskryminacją, chociaż bardzo często mowa nienawiści towarzyszy dyskryminacji, bo jest tutaj bardzo duże podobieństwo w definicji. Mianowicie to, że mowa nienawiści dotyczy osób też z powodu ich tożsamości, też z powodu przynależności do grupy. Tak? Czyli nie wiem, jeżeli kogoś nie lubimy i mówimy w internecie na przykład, że kogoś nie lubimy, albo trochę mocniej, tutaj używam bardzo ładnych słów, to wtedy najczęściej mam do czynienia z hejtem, a nie z mową nienawiści. No bo tutaj jakby nie ma tego podłoża. Musi być ta baza, a bazą jest tożsamość danej osoby. Czyli czynimy krzywdę, najczęściej słowną, osobie, która przynależy do jakiejś grupy. To jest właśnie mowa nienawiści. Mowa nienawiści niestety nie jest tak dobrze zdefiniowana w polskim prawie jak dyskryminacja, więc tu trzeba uważać, żeby dość dokładnie określić, czy coś jest mową nienawiści, czy mową nienawiści nie jest. Tutaj piramida Alporta, którą pewnie większość z Państwa zna, to która jest trochę pomocna w tym, w jaki sposób reagować, w którym miejscu jest, jakby to jest taka ta piramida, która przedstawia jakby eskalację nienawiści, czyli zaczyna od takiego obraźliwego języka, czyli od tych negatywnych komentarzy, od nawet żartów czasami, od głoszenia stereotypów. Później jest unikanie, czyli to, że dane osoby, które na przykład mają pewną cechę tożsamości, są izolowane, marginalizowane, czyli tutaj jakby ta pierwsza forma, ten obraźliwy język, to bardziej jest taka forma wyrażenia stereotypów. Unikanie jest już formą wyrażenia uprzedzeń, czyli pewnych zachowań opartych na stereotypach. Później jest dopiero dyskryminacja, która polega właśnie na wykluczeniu, na nierównym traktowaniu, czyli na odmowie dostępu do praw. I przemoc fizyczna i eksterminacja, to znamy z historii, tak właśnie Alport wymyślił, że tak dochodzi do eskalacji przemocy. Dlaczego ona jest ważna i potrzebna? Potrzebna, ponieważ pokazuje, w którym momencie możemy najlepiej jest zareagować, żeby nie doszło do eskalacji. Tak? Czyli jeżeli słyszymy już obraźliwy język, te negatywne komentarze, głoszenie pewnych stereotypów, wzmacnianie stereotypów, to dobrze reagować jest tutaj, żeby nie doszło do dalszych etapów eskalacji nienawiści, czyli żeby nie doszło do unikania, do dyskryminacji i tak dalej. Im później zareagujemy, tym niestety no, musimy brać pod uwagę to, że to już zaszło daleko, tak? Że już trzeba będzie radzić sobie z większymi konsekwencjami niż tylko i wyłącznie z konsekwencjami związanymi z używaniem języka. Jakie grupy są narażone na dyskryminację i nienawiści? No myślę, że to nie jest wielka tajemnica, bo to są grupy różne, bardzo różne. To są te cechy tożsamości, najczęściej są to cechy tożsamości pierwotnej, czyli takie cechy, które w większości, chociaż nie wszystkie, w większości to są cechy przypisane nam, których bardzo ciężko jest nam zmienić, albo jest to czasami niemożliwe do tego, żeby to zmienić. Chociaż można w niektórych sytuacjach, czyli narodowość, język, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, wyznanie, tożsamość płciowa, stan zdrowia, bezwyznaniowość, orientacja seksualna, status materialny, status społeczny i tak dalej. I pewnie wiele, wiele jeszcze innych. Ja tutaj wymieniłem tylko pewną grupę, która może jest taka najczęstsza, gdy chodzi o jakby podłoże dyskryminacji, tak? Gdy mówimy o dyskryminacji, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, bo te wszystkie cechy są bardzo obecne w prawodawstwie. Niestety nie w polskim, ale w prawodawstwie europejskim. Co wpływa na to, że ludzie niestety stosują dyskryminację? Można mówić tak naprawdę tu o czynnikach wewnętrznych i czynnikach zewnętrznych. Wewnętrzne to jest to wszystko, co gdzieś siedzi w nas, to wszystko, co wynika z nas, z pewnych predyspozycji osobowościowych, predyspozycji psychicznych, ale też z wychowania, z tego, co tak naprawdę czerpiemy
z wiedzy, którą mamy i tak dalej, czy jeżeli jesteśmy w stanie skonfrontować pewne opinie, czy pewne stereotypy z tym, co tak naprawdę wiemy. I to są wszystkie te rzeczy. Ja nie będę ich wszystkich odczytywał, bo nie ma sensu, ale widzicie Państwo, że tutaj jest wiele takich sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, to silne powiązanie z grupą wewnętrzną, czyli jeżeli ktoś utożsamia się z pewną grupą, czy z ideologią na przykład, bezkrytycznie całkowicie, nie jest w stanie z pewnej bańce, tak, nie jest w stanie akceptować żadnych innych poglądów po prostu z założenia, no to niestety to bardzo mocno wpływa na to, że ta osoba może przejawiać zachowania dyskryminujące w stosunku do innych. No są takie, mamy pewne predyspozycje psychologiczne związane z tym, że nie wiem, ludzie nie wiedzą, a szczególnie młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, czyli biorą tę najprostszą drogę. Ta najprostsza droga składa się właściwie z dwóch podejść. Jedno to jest unikanie, czyli całkowita rezygnacja, albo niestety stosowanie bardzo takich radykalnych środków, na przykład środków związanych z przemocą. Są też czynniki zewnętrzne i tutaj jest, te czynniki zewnętrzne są zarówno takie bardzo bliskie nam, bliskie naszemu otoczeniu, ale też czynniki strukturalne, jak na przykład brak ochrony przed dyskryminacją, czyli to, co na przykład istnieje w polskim prawie. W polskim prawie karnym niestety chronione są grupy chronione, czyli te grupy, które nie wiem, jeżeli doświadczą dyskryminacji, mogą korzystać z drogi sądowej. No, jest ich niewiele, bo to jest tylko narodowość, pochodzenie etniczne, religia i bezwyznaniowość. Czyli te grupy, jeżeli dyskryminacja na tym tle, do dyskryminacji na tym tle dochodzi w Polsce, no to można skorzystać z prawa karnego. W prawie pracy jest ich trochę więcej, w prawie cywilnym także tutaj można korzystać, no ale prawo pracy odnosi się tylko do bardzo konkretnej sytuacji, tak, do sytuacji pracy, nie wychodzi poza tę sytuację. Jest też tak, że wszystkie takie rzeczy, mówię, bliższe, jak plotki, jak to, że jesteśmy narażeni na fałszywe wiadomości, na teorie spiskowe, wierzymy, ale także brak polityki antydyskryminacyjnej czy procedur, czyli jakby nie wiemy, że nie ma jasnego sygnału takiego instytucjonalnego, że dyskryminacja nie jest dopuszczalna w danej sytuacji i co należy zrobić w sytuacjach, gdy do dyskryminacji dochodzi. Tak? Teraz ostatnio, jeżeli Państwo pracujecie wszyscy w szkołach czy w placówkach oświatowych, to wiecie, że ostatnio w szkołach wprowadzane są standardy ochrony dzieci zgodnie z ustawą kamienkową, która dotyczy głównie sytuacji przemocy. Różnie to się odbywa w szkołach. Czasami jest tak, że jest polityka, ale nikt o niej nie wie, że ona w ogóle istnieje. Tak? Nie wiadomo, jakie są procedury. My jak prowadzimy szkolenia dotyczące polityki ochrony dzieci, to też zachęcamy szkoły, aby umieściły w niej politykę antydyskryminacyjną, bo to jest też istotne, żeby było wiadomo, jakie procedury powinny zostać uruchomione w sytuacji, gdy dochodzi do dyskryminacji z różnego powodu w szkole. Co zrobić oczywiście w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z dyskryminacją, czy z sytuacjami dyskryminacyjnymi? No to są te cztery takie rzeczy najważniejsze, ale o nich porozmawiamy za chwilę bardziej z Agnieszką i z Bernadetą. To oczywiście ważne jest rozpoznanie, tak? Czyli nazwanie tego, do czego doszło, co się dzieje dyskryminacją, bo może być tak, że to nie jest dyskryminacja, tak? Jeżeli kogoś się wyklucza, ale nie ze względu na cechy tożsamości, mogą być inne powody pewnie, no to niestety nie będzie dyskryminacja. Nie mówię, że to jest dobre, że się wyklucza daną osobę, to nigdy nie jest dobre, gdy dana osoba jest wykluczona. Natomiast no, jakby ścieżka postępowania będzie czasami bardzo podobna, czasami trochę odmienna. To, co jest istotne w całej sytuacji radzenia sobie z dyskryminacją, to jest przede wszystkim wsparcie osoby, która doświadcza dyskryminacji. Tutaj nie trzeba osoby przepytywać i nie wiadomo od razu jakiej wielkiej pomocy oferować. Wystarczy naprawdę być i czasami spytać, powiedzieć, że możecie wysłuchać danej osoby. Tak, nie trzeba nie wiadomo czego robić. Czasami niestety w sytuacji, gdy osoba doświadczyła bardzo dużej traumy, no to potrzebna już jest pomoc tutaj specjalisty, pomoc specjalistyczna. To wsparcie jest bardzo, bardzo istotne. Wsparcie też polega na tym, że nie konfrontuje się nigdy osoby doświadczającej dyskryminacji ze sprawcą dyskryminacji. Tak? Czyli nie ma mowy o tym, że stawia się osobę naprzeciwko i próbuje zbadać się, jakie są powody tego, że dana osoba zastosowała działania dyskryminujące.
Musi być też jasny komunikat, komunikat zarówno indywidualny, jak i komunikat też do całej społeczności, tutaj mówimy o społeczności szkolnej, że dyskryminacja nie jest okej, że nie wolno jej stosować. Mało tego, trzeba daną sytuację wprost nazwać dyskryminacją. No i plan działania, zobaczyć, co można zrobić w danej sytuacji. Już plan działania czasami nie będzie dotyczył osoby, która doświadczyła dyskryminacji, bo ta osoba powinna zostać objęta wsparciem już na samym początku, ale plan działania może zakładać też pewne zmiany strukturalne, zmiany instytucjonalne, na przykład wprowadzenie takiej polityki ochrony dzieci, polityki, która zakłada też pewne procedury, czy mówi o pewnych procedurach związanych z dyskryminacją, czy tym, jak postępować w sytuacjach dyskryminacyjnych. Reagowanie. To, co jest ważne, też będziemy o tym za chwilę mówić. Ja tu nie będę Państwu przedstawiał, jakie są metody reagowania, ale to, że nie ma jednej metody, tak? Nie ma jednej metody, którą można zastosować do wszystkich sytuacji dyskryminacyjnych. Zawsze trzeba spojrzeć na sytuację indywidualnie. Natomiast to, co trzeba zrobić, to zawsze trzeba się aktywnie przeciwstawiać i zadbać o osobę, która doświadcza dyskryminacji czy mowy nienawiści. To są bardzo istotne elementy w ogóle systemu reagowania. Zadbanie i aktywne przeciwstawienie się to jest coś, od czego trzeba zawsze zacząć, gdy chodzi o reagowanie. Ważne jest o tym przypominać, że dyskryminacja bardzo często i mowa nienawiści też, może Państwo znacie to z własnego doświadczenia, szczególnie gdy wiecie, co się dzieje na przykład z sytuacją nękania w sieci dzieci w waszej klasie czy w waszej szkole, to, że dyskryminacja i mowa nienawiści nie ustaną sam. One same się nie skończą. To się samo nie wypali. To jest tak, że bardzo często potrzebna jest interwencja osób dorosłych, bo bez niej niestety może być coraz gorzej, tak? Także wasza rola, rola osób dorosłych w szkole jest bardzo istotna, żeby przerwać ten łańcuch dyskryminacji. Tutaj napisałem, kiedy należy reagować. No, zawsze, zawsze konsekwentnie, stanowczo, natychmiast najlepiej. Nie czekać, aż, nie wiem, dowiemy się wszystkiego, zbadamy sytuację. Nie, dyskryminacji nie trzeba za bardzo badać. Po prostu, jeżeli się określi, że coś jest dyskryminacją, to natychmiast trzeba reagować. Czasami krótko, trzeba jednym zdaniem odsunąć daną osobę, która dokonuje czynów dyskryminujących, albo powiedzieć wprost, na przykład w klasie, gdy nie, ktoś na forum w klasie powie jakąś rzecz, która jest, może być podłożem dyskryminacji, no to wtedy, czy sytuacją dyskryminacyjną, to wtedy wprost określić, czy to jest dyskryminacja. Nie wolno, w tej szkole nie stosuje się takich rzeczy. No i spokojnie, bez agresji, to bardzo jest istotne. No niestety reagowanie na dyskryminację, też będziemy o tym mówić, mam nadzieję, Agnieszka i Bernadeta, nie jest łatwe bardzo często. Nie jest to tak, że rodzimy się nagle z takimi umiejętnościami i będziemy od razu reagować. Mamy pewna wrażliwość, jest oczywiście potrzebna, ale też są potrzebne pewne kompetencje i pewne umiejętności, a czasami i odwaga, bo trzeba się też przeciwstawić pewnemu systemowi czy pewnym strukturom. I to jest bardzo istotne, tak? Ale jakie są przeszkody w reagowaniu? No to, że niestety pewne zachowania są normalizowane, mogą być normalizowane, tak, że a przestańcie, to nie jest szkodliwe, to nic się nie stanie. Nie wiemy, czy się nic nie stanie. Nie normalizujmy zachowań przemocowych, nigdy, tak? Samotność nauczycielska to jest kolejna rzecz, czyli coś takiego, że wydaje nam się, że jesteśmy sami w tym wszystkim, nikt nam nie pomoże, ani dyrektor, ani dyrekcja, ani inni nauczyciele i tak dalej. Niespójność metod. Nie ma pewnej, i znów te procedury tutaj są bardzo pomocne, dlatego że one wprowadzają tą spójność metod. Każdy wie, czy każda osoba wie, jak ma reagować. Niespójność niestety doprowadza do tego, że same osoby, które doświadczają dyskryminacji, nie wiedzą, na co mogą liczyć, na jakie wsparcie, na jaką pomoc, tak? No lęki, bezradność i tak dalej, czyli te rzeczy mogą być przeszkodami. No i oczywiście przeciwdziałanie jest bardzo istotne, czyli edukacja antydyskryminacyjna, którą można mieć cały czas w szkole. Też myślę, że o tym porozmawiamy, czyli coś, co podnosi nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i buduje pewne postawy, które jakby mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Tak? To jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Ja to może pominę. No i to, co można robić w szkole i to pewnie, co robicie. Część z Was to różnego rodzaju akcje, działania, kampanie, spotkania, okrągłe stoły i tak dalej. Wiem, że wiele szkół organizuje różnego rodzaju akcje. No i polityka szkoły, to jest też ważne, czyli te procedury,
czy nawet w statucie zapisy bardzo wprost mówiące o dyskryminacji, bo za rzadko ta dyskryminacja się pojawia w ogóle w statucie, mówi się o przemocy ogólnie, dobrze jest nazwać różne rodzaje przemocy, bo wtedy wiemy też, bo czasami niestety no, procedury będą inne w sytuacji dyskryminacyjnej niż w sytuacji przemocy fizycznej. To tyle. Takiego wprowadzenia myślę, że nam to wystarczy, żeby rozpocząć naszą dyskusję. Ja może zatrzymam. To, żeby wiedzieć, na czym stoimy i jak to rozumiemy. Bernadeta, Agnieszka, witam Was ponownie. Witamy Cię. Może, Dzień dobry może, Państwu. Może Witamy powiedzcie wszystkich może, Państwa. Może powiedzcie kilka słów o sobie. Jesteście obydwie nauczycielkami w różnych szkołach. Uczycie też różnych przedmiotów. Powiedzcie może kilka słów od siebie. Może Agnieszka zacznie. Witam Państwa serdecznie. Ja jestem nauczycielką historii WOS-u, no i HIT-u od niedawna. Już chyba ten HIT powoli jest wygaszany, więc skończy się moje nauczanie HIT-u. Pracuję 27 lat w pierwszym liceum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To jest tak zwane dobre liceum, czyli ja mam bardzo inteligentną młodzież, co jest pewnie też istotne w metodach działania, w tym, w jaki sposób w dotarciu do młodzieży. Jestem feministką i myślę, że to na lekcjach widać, że moje lekcje są przesiąknięte właśnie tymi sprawami dotyczącymi praw kobiet. Staram się to podbijać jak mogę. Uważam się też za sojuszniczkę osób nieheteronormatywnych. I myślę, że paru osobom w szkole pomogłam przetrwać ten straszny czas, najpierw gierdychowy, a później czas, kiedy była nagonka pisowska na młodzież nieheteronormatywną w szkołach. No i myślę, że mogę o sobie powiedzieć też, że jestem edukatorką antydyskryminacyjną. Najpierw prowadziłam kółko europejskie, które szybko zostało, tak szybko nastawiłam się w tym kółku europejskim na sprawy dotyczące właśnie feminizmu, praw kobiet, walki kobiet o swoje prawa. W tej chwili prowadzę kółko feministyczne, ale o tym to jeszcze myślę będziemy rozmawiać dzisiaj, później. Dziękuję Dziękuję bardzo. Bernadeta. Teraz ty o sobie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem obecnie nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej. Uczę już 18 lat ponad. Pełnię również rolę nauczycielki wspomagającej proces kształcenia. Uczę również języka polskiego jako obcego. I w mojej pracy przyświeca mi taka zasada sprawiedliwego traktowania, co znaczy, że sprawiedliwie to nie znaczy jest równo, więc to jest też takie wyzwanie i dla mnie bardzo ważne takie poczucie, żeby każdy czuł się dobrze i czuł się wysłuchany. I tak staram się z dziećmi pracować. Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ wcześniej pracowałam w gimnazjum jeszcze przed reformą, więc to takie zderzenie ze szkołą podstawową, z problemami dzieci, właśnie z ich pojmowaniem dyskryminacji i języka nienawiści. Tak, to jest cały czas stanowi dla mnie wyzwanie i cały czas odkrywam różnego rodzaju działania i uczę się razem z moimi podopiecznymi. Super, mamy osobę, czy nauczycielki ze szkoły podstawowej i ze szkoły średniej. To dobrze, bo to też dobrze przyjrzeć się. Oczywiście to jest różne części kraju, różna sytuacja pewnie. Ty, Agnieszka, mówiłaś, że jesteś tak zwanego dobrego liceum, więc to super, że tak jest. Natomiast tak sobie myślę czasami, że jak to jest w ogóle z dyskryminacją w szkole? Jak wygląda sytuacja, gdy chodzi o dyskryminację, o te grupy, które są dyskryminowane w szkole? Bo bardzo często można się spotkać z takim twierdzeniem, że gdzie tam w szkole? W szkole to tam nie dochodzi do dyskryminacji. To tam to nie jest takie miejsce, gdzie może być dyskryminacja. Mamy statuty, mamy możliwości, jest praca wychowawcza, wszystko jest ładnie, ładnie zrobione, jakby nie ma dyskryminacji. Po czym jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to generalnie bardzo wielu z nich mówi, że niestety, ale doświadcza sytuacji dyskryminacyjnych w różny sposób. To jest nie tylko w samej szkole,
ale to, że pewnych sytuacji doświadczają poza szkołą, a niestety reperkusje tego widoczne są później w szkole, bo bardzo często te osoby, które dokonują tych czynów dyskryminujących, są ze klasy, ze szkoły. Już nie wspomnę o zachowaniach, o nękaniu w sieci, tak? O tym, że to też ma dość duży niestety później wpływ na to, w jaki sposób pracujemy w szkole. Czyli jak to jest z tą dyskryminacją w szkole? Jest czy nie jest? A jak jest, to jaka? Oczywiście, że jest, jeżeli ja mogę zacząć. Szkoła jest takim małym społeczeństwem, jakby nie było, więc jak przyjrzymy się szkole, to zobaczymy te same problemy, które są w społeczeństwie, czasami bardziej podbijane w niektórych dziedzinach. No, u mnie w szkole na pewno jest to kwestia statusu materialnego, ponieważ szkoła jest znana z tego, że raczej idą tam dzieci dobrze sytuowane, ale przecież to jest nieprawda. Jest mnóstwo dzieci, które są z klasy średniej lub niższej, średniej, tak, lub w ogóle dzieci, które mają też jakieś tam problemy finansowe, i my musimy też na to reagować, bo takie dzieci na dzień dobry mają troszeczkę gorzej. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, moja szkoła stała się w czasie czarnego protestu, w czasie właśnie strajków kobiet, taką szkołą, do której mówi się o tym, że to jest szkoła lewicowa, że to jest taka szkoła lewacka, niektórzy nawet nazywają ją. Jedna z naszych uczennic miała nawet sprawę po czarnych protestach, maturzystka została zatrzymana i w związku z tym uczestniczyliśmy też w manifestacjach popierających ją pod sądem. Ona została uniewinniona oczywiście, bo w czasie pandemii było wiadomo, że te manifestacje, które się odbywały, one miały prawo, były legalne, więc nie można jej było nic zarzucić, ale dzięki temu to też zmobilizowało jakoś młodzież, ale to oznacza, że ktoś, kto ma inne poglądy polityczne, może się niekomfortowo czuć w szkole, a przecież dzieci mamy najróżniejsze, więc te poglądy polityczne to też jest jakby taka druga sprawa. W dalszym ciągu myślę, że kwestie kobiet, to co mi jest, dla mnie jest bardzo bliskie, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest odbicie całego społeczeństwa, więc te relacje, które są w całym społeczeństwie, czyli relacje też genderowe, one też się przekładają często na szkołę. I dziewczynki są coraz bardziej śmiałe, coraz bardziej aktywne i świadome siebie, ale to czasami jest zgrzyt i w stosunku do kadry, ale również do swoich kolegów, czy też koleżanek niektórych. Więc to też się przekłada. Myślę, że jeśli chodzi o stosunek do osób nieheteronormatywnych, to właśnie myśmy to przepracowali jako szkoła i wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczną szkołą, nawet w tym rankingu właśnie bezpiecznych szkół byliśmy jedną z tam z tych, w tym najwyższych, z najwyższymi notowaniami, więc myślę, że to mamy akurat przepracowane. Co nie znaczy, że nie zdarzy się, że ktoś będzie gorzej traktowany właśnie ze względu na swoją tożsamość seksualną. I myślę, że to jest to, co jest. Czasami zdarza się też, że ze względu na oceny, i to może być różnie, tak jak w każdej szkole. Jak jest klasa, która raczej ciągnie w dół, to wtedy ci, którzy się dobrze uczą, to kujony, prawda? A jak jest klasa, która ciągnie w górę, to ci, którzy się gorzej uczą, są traktowani też jako takie ogony, nie? Więc to też jest jakby kolejny problem. Dzięki. Jak to jest w szkole podstawowej, Bernadeta? W szkole podstawowej wygląda to nieco inaczej. Znaczy problemy są bardzo podobne, natomiast to, co akurat u nas, ja pracuję w szkole środowiskowej, to jest szkoła środowiskowa w centrum miasta, więc mamy przepływ właściwie całego społeczeństwa tutaj, z różnych domów dzieci. I rzeczywiście no, ta praca u nas jest taka intensywna i zdajemy sobie sprawę, że współpracujemy z rodzicami, obserwujemy to, co się z dziećmi dzieje, ale ostatnio braliśmy udział w takim bardzo ciekawym doświadczeniu jak profil szkoły i podczas tego właśnie profilu, który polega na tym, że rozmawialiśmy ze sobą, tak, grupa nauczycieli, rodziców i uczniów i podczas tej rozmowy no, wyszło nam, że warto popracować właśnie nad równym traktowaniem dzieci ukraińskich, chociaż wydaje nam się, że one są bardzo zaopiekowane i dzieci ukraińskie to czują, natomiast ze strony dzieci polskich usłyszałyśmy takie głosy,
zdarzają się przejawy właśnie dyskryminacji, jakoś naznaczania tych dzieci, co dla nas jest bardzo ciekawą też wskazówką i takim, no taka czerwona lampka się zapaliła, że jednak cały czas należy to monitorować i przeprowadzać różnego rodzaju ankiety, więc czasami nam się wydaje, że te działania rzeczywiście, bo one są dobre, ale młodzież też widzi z własnej perspektywy, więc i dzieci również, więc to jest dla nas takie no, ciekawe pole do pracy. Także to, no, na pewno pracujemy nad tym, żeby każdy pod względem narodowościowym i języka czuł się dobrze. W naszej szkole również, jeżeli chodzi o status materialny, to nie jest tak może widoczne. Dzieci koncentrują się może jeszcze nie tak na sprawach materialnych w młodszych klasach, ale jeżeli chodzi o płeć, tak, więc jest to przeciąganie liny na stronę chłopców i dziewczyn i podawanie argumentów, więc jak najbardziej nad tym czuwamy i na to też jesteśmy wyczuleni. Zdarza się również dyskryminacja ze względu na stan zdrowia. I to głównie dotyczy dzieci autystycznych, także od małego pracujemy nad tym, od najmłodszych klas, żeby każdy też był świadomy reakcji takiej wzajemnej i różnego rodzaju zachowań i takiego wsparcia. Także tutaj no to są takie chyba obszary najbardziej wymagające naszej uważności. I tak, to tyle, jeśli chodzi o tą dyskryminację u nas. Super. Znaczy ja nie oczekiwałem innej odpowiedzi, bo to tak naprawdę wystarczy spojrzeć na różnego rodzaju badania, które w Polsce są robione dotyczące dyskryminacji w szkole, no to dokładnie tak jest, że różne osoby z powodu różnych cech tożsamości są w szkole dyskryminowane, czy mogą być dyskryminowane. To bardzo ciekawe, że wy mówicie o sytuacjach związanych z dziećmi, młodzieżą, tak? Natomiast jest też, czy to też jest tak, że dyskryminacja w szkole występuje wśród dorosłych? Na pewno, bo w końcu jesteśmy społeczeństwem. Tak, i czasami jest tak, że rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy stanąć po stronie, to znaczy inaczej, zastanowić się i stanąć po stronie dziecka. Bo czasami ta dyskryminacja ma źródło w kadrze też, niestety, to się zdarza. I pewne rzeczy musimy przepracować. I tu niestety w dalszym ciągu dla mnie to jest problem takich stosunków damsko-męskich, bo często jest tak, że dziewczynki słyszą różne komentarze, które są komentarzami takimi no, dyskryminującymi je jako kobiety. Ciągle dla nas totalnie takim tematem, który powoduje, że możemy dyskutować godzinami i myślę, że w wielu pokojach nauczycielskich tak jest, są stroje. Gołe brzuchy, słyszymy czasami komentarze kolegów nauczycieli, że gołe brzuchy powodują, że chłopcy się podniecają. I to jest niestety ciągle jeszcze rzecz do przepracowania, ponieważ ta kultura gwałtu gdzieś w społeczeństwie funkcjonuje i ona się przekłada też na te nasze środowiska i myślę, że trochę musi jeszcze upłynąć, myślę, że inaczej, musi trochę się pojawić takich czynników systemowych, które będą zmuszały osoby, które uważają, że mają rację i że to jest takie zdroworozsądkowe, i że zmiany, które przychodzą, które mają miejsce w tej chwili są zmianami w złą stronę, że te osoby muszą zrozumieć, że krzywdzą te dzieci. Więc myślę, że to jest taki temat bardzo gorący. Sam fakt, że kwestia ubioru jest w stanie nas pokłócić, spowodować, że rada pedagogiczna trwa o godzinę dłużej na przykład. Tak? Więc myślę, że pewnie więcej takich tematów byśmy mogli wygrać. U mnie gorącym tematem są właśnie kwestia ubioru i zazwyczaj chodzi o dziewczynki, które, bo to już są przecież nastolatki, które są dziewczynami takimi ładniejszymi, zgrabniejszymi, czyli strój uwypukla ich seksualność i wtedy jest reakcja.
jakby nie dopuszcza ta druga strona informacji, że jednak tu chodzi o jej problem, czy jego, tak, tej osoby, że to, że ta dziewczynka to jest dziewczynka. Natomiast co się dzieje w głowach tych osób, które uważają, że ona powinna zmienić strój, to nas powinno zainteresować i to się powinno zmienić. Tak? To jest, mam myślę, taki gorący temat. Nie wiem jak u Państwa w szkołach, ale no, w mojej ciągle gorący. U mnie w szkole też jest to cały czas gorący temat, także rzeczywiście rozmowy głównie dotyczą stroju dziewczyn i nawet ostatnio chłopcy też podejmowali taki temat, że tylko dziewczęta mogą się niestosownie ubierać. To było w czwartej klasie, taki głos podaję z mojej lekcji. No to też rozmawialiśmy, że o co to znaczy stosowny strój, że jednak o przekraczaniu różnych granic i chłopcy również na ten temat zabrali głos, więc no, ważna jest tutaj w ogóle rozmowa na ten temat i też podejmowanie różnego rodzaju tematów, które są kontrowersyjne w gronie, może nie tylko na forum takim, kiedy jest rada pedagogiczna cała, ale w ogóle, żeby ze sobą rozmawiać, bo wtedy jest szansa, że przełamiemy pewnego rodzaju stereotypy i otworzą się jakieś nowe takie pokłady też wrażliwości, empatii i przekierowywać warto rozmowy właśnie na rzecz takiej uważności i indywidualizacji. I to jest proces długi, natomiast rzeczywiście kropla drąży skałę, bo każdy uczący, zakładam tak, może teraz, ale no, nauczyciel, nauczycielka ma dobre intencje, każdy ma jakieś wypracowane swoje metody i niejednokrotnie jakoś też schematycznie pewnie się tutaj podejmujemy jakieś tam działania, a warto wyjść z tego komfortu i zobaczyć jak może być inaczej i rzeczywiście spojrzeć na inną perspektywę ucznia, uczennicy pod kątem dyskryminacji, która może go dotyczyć. Także dobrze, że te rozmowy są, bo to jest krok w dobrą stronę. To właśnie może być coś konstruktywnego z tego. Także to taki mój głos w tej sprawie. Bo ja bym tutaj tylko podbiła jeszcze to, że tutaj chodzi o język komunikacji tak naprawdę, komunikatu. Bo nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy zaczęli chodzić do szkoły ubrani w stroje plażowe, ale chodzi o to, żeby być może nauczyć też kadrę, czy jakby uczulić kadrę na to, że ten język, którym my operujemy, on może kształtować pewne postawy stereotypowe, podbijać je lub je rozbijać. Bo jeżeli będziemy mówić cały czas, że chodzi właśnie o to, że dziewczynki kuszą chłopców poprzez swój strój, to robimy przy okazji taką dużą wyrwę, czy jakby utwardzamy ten stereotyp, że to dziewczyna jest odpowiedzialna za to, co się dzieje z mężczyzną. Czyli podbijamy tą kulturę gwałtu. Więc myślę, bo tu jakby problem nie leży w tym, bo to jest zupełnie inna dyskusja, jak powinien wyglądać strój do szkoły. Można o tym rozmawiać zupełnie używając innych argumentów, pokazując, że jednak kiedyś jak się pójdzie do pracy, to będzie trzeba się jakoś dostosować, a nie używając argumentów damsko-męskich. I to jest, myślę, taka rzecz do przepracowania dosyć poważnie, nie? W szkołach. Super. Podzielam Twoje zdanie, Agnieszko, natomiast ja celowo przytoczyłam tych maluszków przykład, bo to też się dzieje, tak? I też jest ważna perspektywa właśnie, żeby przyjąć takiego dziecka i też rozmowy. Także dlatego taki przykład podałam. Ale zgadzam się z Tobą, że my też przede wszystkim projektujemy, tak? Dorosłe osoby swoim zachowaniem i językiem, to młodzież po prostu przejmuje dzieci od nas, także zgadzam się z Tobą. No i w ten sposób czasami też normalizujemy pewne rzeczy, nie? Jakby staje się tego. Dokładnie. Zadałem wam to pytanie do tego, że bardzo często jest taka tendencja, żeby wśród nauczycieli, nauczycielek rozmawiać. Gdy rozmawiamy o dyskryminacji, mówimy bardzo często o sytuacjach, które dochodzą między uczniami, uczennicami, nie mając świadomości tego, że bardzo często takie sytuacje dyskryminacyjne też się dzieją w gronie pedagogicznym. Też są pewne osoby czasami wykluczane. Nie wiem, nawet nagradzane finansowo są pewne osoby, a pewne nie, na przykład z powodu różnych, czasami z powodu ich cech, na przykład, niestety. Więc no, są pewne relacje władzy, relacje siły w gronie nauczycielskim, które też mają wpływ na to, że niestety do takich sytuacji też może dochodzić. Ale dobra, wróćmy do tego, co wy robicie w szkole, jak reagujecie, jak przeciwstawiacie się dyskryminacji, jak przeciwdziałacie. Zanim o tym powiecie, powiedzcie,
Dlaczego w ogóle to robicie? Dlaczego się tym zajęłyście? Dlaczego tak reagujecie? Czy jesteście takie super wrażliwe i w ogóle, że postanowiłyście, że będziecie, to będzie wasza misja, że oprócz oczywiście uczenia, wychowywania młodzieży, tu będziecie zajmowały się tą problematyką dyskryminacyjną? Skąd to się wzięło? Jaka jest wasza motywacja? Mogę zacząć, Benia? Tak. Ja dostałam obuchem w głowę. W 2006 roku w Poznaniu organizowany był pierwszy marsz osób nieheteronormatywnych, w którym nie miałam zamiaru brać udziału. A to był 2006 rok, to był taki moment, w którym pan Giertych został naszym ministrem edukacji i zaczął nas straszyć, że jeżeli będziemy wspierać osoby nieheteronormatywne, to po prostu stracimy pracę. I na to nałożyła się jeszcze taka sytuacja, miałam wtedy w maturalnej klasie chłopca, który był takim ostrym narodowcem, z którym się bardzo dobrze nam dyskutowało na lekcjach, w ogóle świetnie, świetną mieliśmy relację, ja wiedziałam, że on mnie szanuje, ja go szanowałam i przyszedł na przerwie do mnie przed marszem równości i mówi, no, wie pani, że pedały będą występować na ulicy, mam zamiar tam być. Bo chłopaki się, kibole się organizują i będziemy tam. I w tym momencie dla mnie to była błyskawiczna reakcja. Mówię, wiesz co, Dominik, to ja będę po drugiej stronie. I poszłam na ten marsz i to, co przeżyłam na tym marszu, bo okazało się, że przeszliśmy chyba z 200 metrów, naprzeciwko nas wyszła grupa kibiców z całej Polski, którzy kiboli właściwie, którzy zaczęli wyrywać bruk z ulicy i rzucać w nas. I takie doświadczenia bardzo mocno uwrażliwiają, bym powiedziała. Potem jeszcze w 2019 roku dostałam drugi raz po głowie mocno, bo brałam udział w Białostockim, w tym pierwszym białostockim marszu równości i tam było jeszcze ostrzej, bo tam nas policja nie broniła. I takie doświadczenia powodują, że ja wiem, dlaczego ja powinnam stanąć po stronie ludzi, których prawa nie są w Polsce bronione, nie są w Polsce chronione w ogóle. Więc stąd to moje takie uwrażliwienie na sytuację osób nieheteronormatywnych, bo jakby byłam w stanie się wczuć w to, jak oni się czują, skoro myśmy wtedy na tym marszu pierwszym w 2006 roku, ja szłam ulicą i słyszałam, jak zwykli ludzie stający po bokach plują, wyzywają, używają no, najróżniejszych ubliżających nam epitetów. I to są zwykli ludzie, zwykli, normalniejsi w świecie ludzie, którzy pewnie w życiu codziennym, z którymi byłabym dobrą sąsiadką, prawda? Więc a tu nagle idąc w marszu staję po drugiej stronie i uznałam, że to jest rzeczywiście problem w naszym społeczeństwie, którym trzeba się zająć. A że równocześnie też zaczęłam chodzić na manify już z rozpędu, to też zaczęłam mieć kontakt z środowiskiem feministycznym poznańskim, a przy okazji też moja kariera edukacyjna zaczęła się od tego, że przez rok byłam na filozofii w Poznaniu. To był rok 90, 35 osób na roku, w tym 8 kobiet i tyle, ile ja się nasłuchałam o tym, jak my tam się nie powinniśmy znaleźć, bo panowie zrozumieli, a panie zapiszą i takie dowcipy właśnie powtarzające się całkiem inteligentnych panów profesorów, no takie rzeczy też kształtują, nie? Więc dlatego te dwie, jakby dwa obszary właśnie dla mnie były takie istotne, bo poczułam gdzieś właśnie empatycznie, że to są te obszary, w których po prostu mamy problem jako społeczeństwo. Bernadeta, a ty jaką masz motywację? Moja motywacja jest bardzo prosta, to znaczy ja jestem ogólnie wrażliwą osobą i zawsze miałam takie dobre wzorce też ze szkoły. Pamiętam nauczycieli, nauczycielki, którzy stanęli na mojej drodze i to byli ludzie bardzo wspierający mnie.
I po prostu to jest we mnie, że uważam, że każdy musi czuć się w szkole dobrze. Nie wyobrażam sobie też nie działać wspierająco na młodych ludzi, kiedy mam przed sobą grupę i rzeczywiście mogę mieć na każdego wpływ w takim sensie rozwoju, dbałości o język, o relacje. I to jest przede wszystkim, natomiast z takiego też dydaktycznego powodu, jeżeli pod tym kątem mam spojrzeć, no to no nie ma edukacji też bez dobrych relacji, tak? Więc tutaj to jest bardzo ważne, żeby te relacje były bardzo dobre w grupie rówieśniczej, między nauczycielami a uczniami, w gronie nauczycielskim. I no to jest taka, uważam, podstawa, także rzeczywiście to wynika z wrażliwości. I to mi też pokazuje, że rzeczywiście to jest dobra droga, bo to jest rzecz prosta, ale musi być też konsekwentna. Ja mam też tą taką wspaniałą możliwość bycia na co dzień z uczniami i uczennicami, tak? Ponieważ język polski jest codziennie i rzeczywiście obserwuję ich progres. I oprócz tego, że widzę ten taki progres z roku na rok, to często ci uczniowie, uczennice wracają po latach i mówią na przykład o takiej ścieżce psychologicznej, którą gdzieś tam przeszli, a to dopiero po czasie wychodzi. Więc rzeczywiście i dla mnie jest ważna ta równość pod każdym względem. Tak, ja też nie staram się wybierać jakichś grup. Pamiętam, że ostatnio tak mocniej jak zabrałam głos, to był czas, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i no były takie akcje pomagania doraźnego, rzeczowego, a ja zabrałam taki głos właśnie na Radzie Pedagogicznej, że pomyślmy o tym, jak zbudować społeczeństwo obywatelskie, jak budować relacje w momencie, kiedy też jeszcze nie znamy nawzajem języka, żeby wspólnie w przyszłości funkcjonować, bo to nie będzie tak, że nawet jak wojna się skończy, to nagle ludzi z Ukrainy nie będzie w Polsce. Chodzi o to, żeby już razem współpracować, więc tutaj taka też, no towarzyszy mi taka dalekosiężna gdzieś praca, nie? Co chcemy w przyszłości? I to rzeczywiście w tym procesie mogę sobie na to pozwolić, w tym moim. I praca w szkole podstawowej właśnie umożliwiła mi, że to jest długi czas pracy z dziećmi, bo na początku obawiałam się tego, a to jednak jest długi czas, od tej czwartej klasy do klasy ósmej. I to rzeczywiście no, przynosi ogromne efekty. Dziękuję. To już tak zaczęłaś mówić o tym, bo tak zaczęłaś trochę mówić, co robisz już oprócz tej swojej motywacji. To powiedz, może zacznijmy od takiego waszego podejścia, tak? Nie od podejścia szkoły i tego, co się dzieje w szkole, tylko od tego, w jaki sposób wy jako Bernadeta, Agnieszka, jak reagujecie, jak prowadzicie profilaktykę dyskryminacji? Ty wspomniałaś o tym już, Bernadeta, o tym budowaniu relacji, tak, które jest bardzo, bardzo istotne na różnych poziomach oczywiście, to jak to robić? To zacznijmy, kontynuuj może Bernadeta, tak, bo zaczęłam. Kontynuuj, dobrze. To znaczy tak, w momencie, kiedy zaczynam pracę z jakąś grupą, jeżeli to jest grupa wychowawcza, ja bardzo lubię zbierać takie informacje zwrotne i polecam fiszki, takie tak, karteczki post-it, tutaj można się bardzo dużo dowiedzieć. To mi towarzyszy zarówno na spotkaniach z dziećmi, jak i z rodzicami. I na przykład, jeżeli o czymś nie wiem, a mi to wystarczy proste pytanie, na przykład, co was niepokoi w klasie, albo co jest coś, co dobrego dzieje się w klasie. No i tutaj rzeczywiście dużo rzeczy można się dowiedzieć. Mnie na przykład zastanawiało to, czy dzieci ukraińskie czują się dobrze, bo to było dla mnie bardzo ważne. I rzeczywiście wyszło z tych ankiet, że tak, ze strony rodziców również. Więc no to już mam takie pierwsze zawsze rozeznanie, co się w klasie dzieje. I takie ankiety ponawiam co pół roku, no chyba, że coś się zadzieje w międzyczasie. Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby budować takie wspólne doświadczenie, żeby dzieciom dać wspólne doświadczenie, czyli nawet jak ktoś do nas dołączy, bo na przykład w tym roku w klasie mam 5 dzieci ukraińskich. To jest dużo, na 21 osób i 2 dziewczynki doszły w trakcie roku szkolnego, więc każdy ma różną historię, tak? Więc wychodzimy gdzieś zawsze, co miesiąc. Jest to wycieczka, jest to wyjście do muzeum, do kina, różnego rodzaju, i to są nowe przeżycia, my o tym rozmawiamy. I rzeczywiście jest to wspaniałe doświadczenie, bardzo integrujące grupę. Nawet jak ktoś jeszcze nie ma dobrej takiej umiejętności języka, to
to może w sposób jakiś, na przykład rysunku się wyrazić, czy jak w grupie dzieci pracują, to tak samo. Ostatnio takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo wróciłam właśnie z Warszawy w ubiegłym tygodniu, byłam na wycieczce w Muzeum Polin i tam był warsztat prowadzony też między innymi, wsparcie było edukatorki właśnie z Ukrainy, ponieważ zgłosiłam, że grupa będzie wielonarodowa i dziewczynka, która dotychczas była bardzo zamknięta, nagle się otworzyła właśnie przy tej Ukraińce i to mi pokazało jej takie pokłady, bo ojciec powiedział właśnie, że ona się dobrze uczyła, nie wiadomo było dlaczego jest tak zamknięta, bo ma dużą grupę w klasie taką wspierającą, a potem mi pokazało, że rzeczywiście ten język jest taką barierą, więc to pokazuje, więc właśnie uczestniczenie w różnych doświadczeniach i też wychowanie przez sztukę. Pierwszy raz byliśmy w Muzeum Narodowym i ci czwartoklasiści pięknie potrafili przyglądać się obrazom, zapisywać właśnie na tychże karteczkach swoje wybrane tytuły. No było to piękne i chcą o tym rozmawiać, do tego wrócimy. I rzeczywiście to buduje relacje, tak? To są takie drobne rzeczy, ale jeżeli sobie uświadomimy, że to jest ważne, że to jest po coś, to rzeczywiście przynosi efekty. Jechaliśmy bez telefonów. Było to trudne przede wszystkim dla rodziców, ale też podziękowałam im za zaufanie, bo stwierdziłam, że jeżeli jedziemy pociągiem też w jedną, w drugą stronę 4 godziny, to też jest okazja do budowania relacji. Więc to są takie cały czas przy okazji rzeczy. Albo w międzyczasie, jak już młodzież była na przykład, gdzie dzieci, tak, 11-latki były zbyt już energiczne w tym pociągu, to pisały list do siebie za 4 lata, więc też był czas taki na refleksję. I one w to wchodzą. To mi pokazuje, że ta relacja już jest i między sobą też wchodzą, bo na przykład losowali miejsca gdzieś, gdzie siedzą, bo przygotowałam takie karteczki, bo mieli ustawione kto z kim, ale ja powiedziałam, dobrze, to możecie potem sobie zmienić i mało kto się zmienił, więc to mi też pokazuje, że warto próbować i tak podążać za młodzieżą. I to mi na przykład pokazało, że skoro w pociągu potrafili wylosować, to w klasie też tak zrobimy. Bo na razie, na początku też nie chciałam jakby ich ze strefy komfortu może wyciągać, ale skoro na to się zgodzili, zaproponowałam, to może w klasie też będziemy losować. Nie wiem, czy na tydzień siedzenia, czy na dwa. I oni na to przystali. No to też będzie spowoduje, że będą budować relacje i nawet jak ktoś jest z boku, z dzieci ukraińskich, to jednak być może to spowoduje, że z kimś nawiąże większe relacje. To są takie drobne rzeczy. I powiem o takim też sukcesie może. Właśnie w klasie, która ukończyła już szkołę, to było rok temu, była taka sytuacja, że jeden chłopak nie, po prostu nie udźwignął nauki języka polskiego, a był już w 8 klasie i chciał zrezygnować ze szkoły. Mama przyszła w kwietniu, że ona wypisuje dziecko, że on będzie, ten chłopak właśnie kończył w systemie ukraińskim, ale pani dyrektor powiedziała, poprosiła, żeby dała jej kilka dni na to. Niech nie da kilka dni. Ja tak szybko wymyśliłam, że napiszemy list po prostu na flipcharcie, duży list od klasy. Kto chciał, mógł przygotować od siebie czy jakiś rysunek. I to też zareagowały, nie narzucałam, że to wszyscy muszą. Kto chciał? I powstała tak cudna praca z rysunkiem chłopaka, który zazwyczaj nosił bluzę taką żółtą z kapturem. I jedna z dziewczyn ukraińskich zaniosła mu ten list. I wyobraźcie sobie, mieli Państwo, że ten chłopiec wrócił do nas. Następnego tygodnia wrócił. Jak pisaliśmy ten list, byłam bardzo wzruszona. Jedna dziewczynka mówi tak, proszę Pani, ale to jest tylko jeden uczeń. A ja mówię tak, wiecie co, to jest aż jeden. I dla mnie każdy z Was jest aż, a nie tylko. I ja też mówiłam, ja miałam wtedy łzy pełne, oczy pełne łez, ale też nie ukrywam swoich emocji, pracuję ze swoimi emocjami z młodzieżą, więc to też jest bardzo ważne. I to dziecko wróciło do szkoły, ukończyło szkołę, dostało się do wymarzonego technikum i do dzisiaj mam taką dobrą relację z nim i z mamą, więc to też pokazuje, bo oni byli w procesie, tak? Przyjechał tuż po wojnie, był w 7 klasie i udało się przez te prawie 1,5 roku coś wypracować. I to też pokazuje taki przykład progresu jakiegoś. No to może tyle. Dziękuję. Jeszcze cię dopytam o inne rzeczy, ale dobra, dajmy głos Agnieszce. Agnieszka, co ty robisz w szkole?
No, ja myślę, że w szkole średniej to tak naprawdę jest podobnie jak w szkole podstawowej, bo najważniejsze są relacje i najważniejsze jest zaufanie, bo z tego, co Bernadeta mówiła, to właśnie te dwie rzeczy jakby przebijały się najbardziej, czyli to jest proces. Jeżeli chce się wprowadzać atmosferę antydyskryminacyjną, czy w ogóle jakąś procedurę antydyskryminacyjną, to trzeba dbać o codzienne relacje. I myślę, że to z jednej strony na lekcjach wychowawczych właśnie poprzez integrację od pierwszych lekcji wychowawczych, bo to jest takie narzędzie, które mamy super, jakby nie było raz w tygodniu. Ja tak robię, że na pierwszych lekcjach rzeczywiście oni się po prostu cały czas integruje, wymyślam jakieś różne gry integracyjne, tak żeby mogli pracować ze sobą, żeby mogli się poznać. Na lekcjach to jest też praca w grupach, ale praca w grupach, bo oni zazwyczaj, a my chcemy swoje grupy, prawda, bo my chcemy, ale właśnie takie mieszanie sprzyja temu, żeby oni się poznali bliżej, żeby się okazało, że ktoś ma jakieś mocne strony, o których reszta sobie nawet gdzieś tam nie myślała, więc ta praca w grupach tak na co dzień, myślę, że to na każdym przedmiocie można robić. I też to, co Benia powiedziała, ta autentyczność jest bardzo ważna, czyli to, żeby oni nam ufali, bo my nie dowiemy, bo większość tych zdarzeń dyskryminacyjnych, ona dzieje się poza nami, szczególnie w liceum, bo dzieciaki w liceum są już no, dosyć mocno rozwinięte społecznie i zdają sobie sprawę, że pewnych rzeczy dorośli nie powinni widzieć. Więc jeżeli chcemy, żeby się dowiedzieć o takich rzeczach, to musimy niestety budować, czy niestety stety, budować atmosferę zaufania, która będzie polegać na tym, że ktoś przyjdzie i nam powie, że go coś niepokoi. Nie chodzi o uprzejmie donoszę, tylko bo my mamy też z tym musimy jeszcze ciągle walczyć w naszym społeczeństwie, bo my jesteśmy takim społeczeństwem, w którym jak dziecko przychodzi i mówi, że coś się dzieje, to skarży pyta, prawda? Jest tylko właśnie pytanie, jak to jest, bo jeżeli ono przychodzi powiedzieć o swoich potrzebach, albo przychodzi powiedzieć, że coś się złego dzieje komuś innemu, to jest bardzo ważna rzecz. Ja się w ten sposób, jeszcze przy mojej szkole, kiedy były gimnazja, było też gimnazjum dwujęzyczne. Ono przygotowywało do naszego liceum i w związku z tym ja pracowałam i w gimnazjum, i w liceum. I przyszła do mnie dziewczynka, nie z tych takich najlepszych uczennic, ale przyszła mi powiedzieć, że ona się bardzo niepokoi, bo tam na jednej z lekcji chłopcy się bardzo niegrzecznie zachowują wobec pana profesora. I okazało się, że tam już był taki moment, w którym prawie by mu włożyli kosz na śmieci na głowę. I to, że ona miała do mnie zaufanie, to spowodowało, że myśmy zaczęli nad tym pracować. I zaczęliśmy Ja zaczęłam z nimi rozmawiać, później poszliśmy jeszcze, chodziliśmy do domu takiego dziennego dla osób starszych, żeby porozmawiać o tym właśnie, jak się relacje ze starszymi osobami buduje i starałam się jakoś z nimi na ten temat rozmawiać, ale nie byłoby tej, nie wiedziałabym o tej historii, gdyby ktoś nie przyszedł i nie powiedział, więc to jest dosyć istotne, żebyśmy budowali taką atmosferę, że można do nas przyjść, ale nie tylko, żeby się wygadać, ale też, że my coś z tym zrobimy, nie? Bo to jest często tak, że dzieci przychodzą i mówią, żeby nic z tym nie robić, ale nie po to do nas przychodzą przecież, nie? Więc przychodzą po to, żebyśmy jednak my jako dorośli coś z tym zrobili, więc, ale to też musimy być uczciwi wobec nich, żeby powiedzieć, że to jest tak poważna sprawa, że musimy jeszcze uruchomić i panią psycholog, czy panią pedagog, tak? Czy pedagogzkę, czy psycholożkę, czy jeszcze kogoś, czy rodziców to włączyć, żeby to dziecko czuło, że jest bezpieczne, ale że jednak coś się dzieje dalej z tym, prawda? Więc myślę, że to są takie trudne sytuacje, ale je sobie budujemy właśnie poprzez tą atmosferę zaufania i tego tak nie można mieć od razu, nie? Też poprzez pracę nad naszymi kompetencjami miękkimi. Jak mogę, to się szkolę, uwielbiam szkolenia, jak pewnie wielu z nas.
i wiele, i szczególnie te, które potrafią właśnie kompetencje miękkie wprowadzać. Teraz pojawiają się mediacje szkolne i one może same w sobie w rozwiązywaniu takich problemów antydyskryminacyjnych nie są najlepszym narzędziem, ale one są fajne, bo one też u młodzieży budują kompetencje miękkie, które pozwalają im rozwiązywać problemy. I im więcej też nasza młodzież ma takich kompetencji miękkich, tym ta grupa będzie ciekawsza, myślę, i będzie łatwiej nie wchodziła w konflikt, tylko starała się też starała się być uważniejsza na inne osoby, nie? Bo myślę, że te kompetencje miękkie to jest też coś, nad czym jako społeczeństwo chyba musimy troszkę jeszcze popracować, to jest to, że nie tylko ja, ale też ktoś obok mnie i żebym była uważna na tą osobę. Oczywiście przy całkowitym stawianiu swoich granic, przy całkowitym asertywnym zachowaniu, ale żeby właśnie budować te grupy, które będą takimi grupami wspierającymi siebie. Ja wiem, że to jest trudne i to brzmi jak bajka, prawda? Ale to tak malutkimi kroczkami myślę, że możemy robić poprzez właśnie budowanie wzajemnego zaufania, no i szacunku chyba, nie? Bo myślę, że to jest też ciekawa rzecz. Kilka lat temu ja jakby sobie zdałam sprawę, że ja rozumiem, moje pokolenie rozumie pojęcie szacunku zupełnie inaczej niż moi uczniowie i moje uczennice. Że dla nich to jest w ogóle coś zupełnie innego. Ja musiałam sobie przebudować w głowie to, że szacunek to nie jest to, że wyciągają ręce z kieszeni, mówią dzień dobry wstają jak nie widzą, tak? Tylko że szacunek to jest to, że traktujemy się na równi, że są zasady takie same wobec mnie i wobec nich, że ja ich traktuję jako ludzi, a nie jako hierarchii niżej, prawda, osoby, bo myślę, że wiele osób z nas ma po prostu problem też z tym rozumieniem szacunku, nie? Że oni zupełnie inaczej to już rozumieją i to też jest kwestia, myślę, dosyć istotna. Się rozgadałam. Chciałam podbić piłeczkę, Agnieszko, bo mówiłaś o budowaniu kompetencji miękkich. I to jest bardzo ważne i ważne jest to, też powiem z własnego doświadczenia, żeby wymieniać się praktykami z innymi nauczycielami, czyli jeżeli ja mam jakiś wychowawczy pomysł na klasę, bo na przykład powiem też ze swojego doświadczenia, przyjęłam wychowawstwo w siódmej klasie, właśnie tam też, gdzie było tak dużo dzieci ukraińskich w momencie, kiedy one doszły w czasie wojny i to był czas po pandemii. I tam może nie było jakiejś takiej dyskryminacji, ale była mowa nienawiści, wyznaczanie sobie kozła ofiarnego i w ogóle zero komunikacji z dziećmi nawzajem, co też było spowodowane no, tym okresem takim popandemicznym. I wymyśliłam, że ustawię stoły w podkowę, bo oni w ogóle nie byli nauczeni relacji. I poprosiłam wszystkich nauczycieli, żeby oni na to przystali. Było to bardzo trudne, się pytali, odliczali, ile to jeszcze potrwa. Mówię, dajcie mi czas 2 miesiące, niech oni popatrzą na siebie, niech nauczą ze sobą rozmawiać. Mówię, no, jak będą widzieli plecy, to po prostu nic z tego nie wyjdzie. I to zadziałało rzeczywiście. I koleżanki ze mną współpracowały, one też mówiły o swoich trudnościach, ale to też była okazja do rozmowy. I rzeczywiście, jak już... Wróciłam do tego starego ustawienia, dlatego że też wysłuchałam młodzieży, to też jest ważne. Oni tak woleli do nauki jednak, żeby to było w ten sposób, tylko na godziny wychowawcze zostaliśmy w tym układzie takim podkowy i w kręgu, ale to przyniosło efekt. I to też było ważne właśnie, że się jasno wyraziło tą swoją potrzebę takiej współpracy, ale też była taka wola ze strony grona. A nawet jak nie wszyscy się zgodzą, to zawsze będzie ktoś, kto podejmie i jeszcze się czegoś możemy od siebie nawzajem nauczyć z tych dobrych praktyk, więc to jest też fajne właśnie, żeby tak wymieniać się i współpracować ze sobą w ramach właśnie tych kompetencji miękkich szkolenia. Właśnie, ja sobie pomyślałam, że fajnie jest w ogóle, na ile to jest możliwe w szkole, pracować warsztatowo, prawda? Tak jak mówię, na ile to jest możliwe, bo wiadomo, że szczególnie w szkole średniej jest materiał, który trzeba zrealizować, bo jest matura, ale tutaj jest też chyba ogromna rola pedagogzki, psycholożki, czy pedagoga, czy psychologa, ponieważ osoba, która jakby rozumie swoją misję, może bardzo dużo zrobić, bo cokolwiek, jeżeli się coś złego dzieje, to można na lekcję wychowawczą poprosić taką osobę, żeby prowadziła warsztaty,
z jakiegoś danego tematu. Ja bym też jeszcze włączyła chętnie rodziców, bo miałam w tym roku taką sytuację, że przyszła mama do mnie jedna, która jest prawniczką Poczekaj, i... poczekaj z tymi rodzicami, dobra? Dobrze? To będzie do osobne Dobra. pytanie, bo tutaj już Dobrze, myślę bardzo mocno do zagadnęłam. przodu i ja chciałbym tak tutaj Dobra. poukładać to, dobra? Tak, żeby to było, tak, żeby Dobrze, to było. dobrze. Dobra, tu mówiłyście bardzo dużo o przeciwdziałaniu, o prewencji tak naprawdę, o tym, że o budowaniu relacji i o budowaniu zaufania, co uważam, że jest faktycznie kluczowe. Bez tego tak naprawdę nie ma możliwości, żeby w ogóle w jakiś sposób zapobiegać przemocy jakiejkolwiek czy dyskryminacji w szkole. Czasami o tym zapominamy, niestety, że te relacje są bardzo ważne. No dobra, ale to jest takie pytanie inne, pytanie dotyczące tego, no a co wtedy, gdy dzieje się dyskryminacja? Nie? Gdy dojdzie do takiej sytuacji, to jak reagujecie? Co robicie? Co robią wasi koledzy, koleżanki? Czy macie wsparcie ze strony innych osób, gdy chodzi o... No bo umówmy się też, że reagować trzeba zawsze, tak? W różny sposób możemy reagować. Nie zawsze możemy reagować w sposób bardzo kompetentny, ale zareagować, tak? Przede wszystkim, żeby okazać wsparcie osobie, która doświadcza dyskryminacji, no i też przerwać dyskryminację, bo to jest bardzo, bardzo... To jak to? To może Agnieszka... Ja staram się, to co mówiłeś zresztą na początku też w tej swojej wstępnej prezentacji, ja staram się rzeczywiście robić tak, że od razu reaguję, że nie zostawiam tego na później, tylko mówię, słuchajcie, nie, tak się nie umawiamy, tak nie można i tłumaczę, dlaczego tak nie można, ponieważ mam też przedmiot, na którym można dyskutować, często dyskutujemy, czyli właśnie teraz ten HIT, wcześniej WOS. To na początku też mówię takie zasady, słuchajcie, jak będziemy dyskutować, bo będziemy dużo rozmawiać ze sobą, będziemy wymieniać swoje zdania, to chciałabym, żebyście pamiętali, oprócz takich zasad, które oczywiście oni mi są w stanie powiedzieć, czyli że nie przerywamy sobie i tak dalej, to podkreślam, podbijam jeszcze jedną rzecz, że w naszej konstytucji jest zapisane, że nie dyskryminujemy nikogo i właśnie tutaj ze względu i dlatego ja jakby proszę, żeby kultura wypowiedzi mieściła się właśnie w tym, czyli możemy rozmawiać o wszystkim, ale musimy szanować siebie wzajemnie i używać języka, który jest językiem nie dyskryminującym, nie wykluczającym, nie jest mową nienawiści. I wszystko pozostałe, każdy ma prawo do swojego własnego, do swojego własnego zdania, byleby nie to zdanie nie przekraczało granic właśnie takich, które wyznacza prawo. I tłumaczę im, dlaczego to jest ważne też, nie? Że każdy się będzie czuł bezpiecznie, że jednak wspólnota, w której każdy może wyrazić swoje poglądy, które nikogo nie urażają, to jest wspólnota dużo bogatsza, więc u mnie to wygląda w ten sposób, reagowanie od razu, ale wcześniej też jakby taka prewencja, tak? Czyli umawiamy się na to, gdzie będą granice, że są takie granice, tak? I że tych granic nie przekraczamy, bo te granice to są granice, które społeczeństwo sobie z jakichś powodów właśnie wyjaśniamy, jakich ustaliło, tak żeby wszyscy się czuli bezpieczni. Super. A potem, jeżeli się dzieje coś groźniejszego, no to poproszę, proszę psycholożkę i pedagogzkę, żeby coś z tym zrobiły i one wkraczają wtedy na lekcję wychowawczą zazwyczaj. Bernadeta? Ja też reaguję od razu, także jak no żeby przerwać to, co się dzieje, natomiast zanim zacznę też pouczać, bo oczywiście jak jest coś złego, to od razu mówimy stop. To ja wysłuchuję obu stron, co się zadziało i dlaczego. Jeżeli ktoś użył jakiegoś języka, to pytam się z jakiego powodu i proszę o parafrazę, w jaki sposób można by to było inaczej powiedzieć, bo w każdym z nas są jakieś tam emocje z jakiegoś powodu. I teraz, no dlaczego tak się zadziało? I to rzeczywiście wtedy tak otwiera dzieci i powoduje, że każdy czuje się wysłuchany nawzajem, teraz w zależności od tego, przy kim to się wydarza, bo jeżeli dotyczy to na przykład dwóch osób, to nigdy tego na forum nie poruszam, tylko
tylko oczywiście w osobności rozmawiam. Jeżeli coś się dzieje w klasie i klasa jest tego świadkiem, to, no to wtedy w takiej sytuacji to rozwiązujemy. I mam wsparcie. Rzeczywiście mam wsparcie w osobie pedagożki, psycholożki, w osobie dyrekcji i też wśród koleżanek i kolegów. Rzeczywiście mówimy jednym głosem i jeżeli i mogę też liczyć na wsparcie, wiem, jakbym nie dała rady. Także tutaj to jest takie też bardzo ważne dla mnie taki komfort psychiczny. I bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, tak? Więc tutaj, jeżeli coś się dzieje, tak jak mówiłam wcześniej o tych ankietach, ja sobie sprawdzam, czy oni zauważają, że coś się dzieje, to też pytam, proszę i rzeczywiście ta współpraca jest. Ze strony wychowawczych rodziców nigdy nie miałam jakiejś negacji, oni zawsze przyjmują te działania, które są i też widzę, że taka relacja pełna zaufania została zbudowana. I, no i rzeczywiście, jeżeli to zatrzymamy, ponazywamy, teraz w naszych standardach ochrony małoletnich, które w tym tygodniu właśnie przedstawialiśmy i rodzicom, i dzieciom, to jest informacja według NVC, jak można w taki sposób właśnie 5 kroków dojść do porozumienia. To też jest ciekawe, dopiero zaczniemy tą pracę z młodzieżą, ale młodzież podczas tego wcześniej wspomnianego przeze mnie profilu sama wyraziła taką chęć i gotowość do podszkolenia się w mediacjach i rozwiązywania konfliktów, bo nikt z nimi tego nie robił. Była taka klasa, akurat był przedstawicielski z klasy i to też było dla nas bardzo ważne, że w ogóle to wybrzmiewa ze strony młodzieży, więc rzeczywiście to też jest ważne, żeby to spisać i jeżeli to jest w standardach takich szkolnych, to potem jest szansa, że to się stanie taką dobrą praktyką i kulturą pracy szkoły. Także na pewno to porozumienie bez przemocy, dwójki empatyczne, kiedy też, powiem też taką rzecz, młodzież ostatnio, właśnie w 4. klasie, odebrała to jako, ja się pytałam, a na jakich lekcjach uczycie się przez zabawę, bo mówiliśmy o prawach Kolczakowskich przy okazji Króla Maciusia, a oni stwierdzili, mieli w dwójki empatyczne, czyli przez 2 minuty jedna osoba mówiła, druga słuchała o czymś i potem to parafrazowała i była odwrócona kolejność. To dla nich to była nauka przez zabawę, więc już fajnie to w ogóle rozumieją jakoś tam intuicyjnie, a skoro to jest nauka przez zabawę, to zostaje to w nich bardziej. Tak to rozumieją, więc to też jest rodzaj właśnie rozwiązywania takich konfliktów, nie? Na przykład te pary empatyczne czy dwójki empatyczne, tak to się nazywa ta metoda. Agnieszka, ty mówiłaś, że prowadzisz kółko feministyczne, tak? Tak. Myślę, że o te działania takie, które są działaniami akcyjnymi w szkole, czyli te wszystkiego rodzaju akcje, które w jakiś sposób, na przykład ta twoja działalność w tym kółku feministycznym, wspiera tę działalność antydyskryminacyjną. Parę lat temu miałyśmy taką poważną dyskusję z moją koleżanką, która jest moim takim wsparciem feministycznym w szkole. Co zrobić, żeby dziewczyny chciały się garnąć do samorządu szkolnego. Bo problem był taki, że była jedna dziewczyna i chyba tam 8 czy 9 chłopaków. I ta jedna dziewczyna wcale nie chciała, żeby było więcej dziewczyn w tym samorządzie uczniowskim. Więc mieliśmy koleżanka, ta moja koleżanka Asia, ona była opiekunką samorządu, więc zastanawiałyśmy się, co zrobić. I ta moja działalność w kółku feministycznym jest właściwie w tym celu, żeby uświadomić dziewczynom, że ta aktywność ich w życiu codziennym jest bardzo istotna. To znaczy, że one muszą się, czyli że jakby ważne jest, żebyśmy były sprawcze. I to są warsztaty, także my przechodzimy od tego, czym jest właśnie dyskryminacja, czym jest tolerancja, poprzez to, w jaki sposób kultura wpływa na to, jaka jest rola kobiet. Tutaj filmy różne oglądamy sobie warsztatowo, fragmenty filmów lub całe filmy, takie, które pokazują, w jaki sposób kultura może wpływać, nie wiem, typu Dziewczynka w trampkach, nie wiem, czy Państwo widzieliście na przykład, tak, czy Mustang, w jaki sposób, czy chociażby Solidarność według kobiet też, żeby trochę na nasze podwórko wejść, w jaki sposób nieobecność z jednej strony kobiet w tej przestrzeni publicznej
źle wpływa na nasze bycie w kulturze, a z drugiej strony, jak kultura może nas właśnie tłamsić. I te warsztaty, one mają na celu właśnie taką jakby budowę świadomości, dlaczego to jest ważne. I dlaczego też jest ważne, żeby dziewczyny czynnie brały udział właśnie w życiu chociażby no tym takim publicznym. I w tym roku chyba jest pierwszy raz, tak, że dziewczyn jest więcej niż chłopaków w samorządzie. I uważam, że naprawdę fakt, że też pokolenie się zmienia. Ja widzę, że dziewczynki, które przychodzą do liceum, one już zupełnie inaczej patrzą na swoją rolę społeczną, więc też chyba łatwiej jest. Już nie ma takich dyskusji właśnie, dlaczego to jest złe, że dziewczyn jest tak mało w samorządzie, bo po prostu to się zmienia. I dziewczyny są dużo, dużo aktywniejsze. Pandemia nam troszeczkę przerwała te nasze działania, więc ja to teraz odbudowuję dopiero na nowo te struktury swoje wcześniejsze. Ale muszę powiedzieć, że osoby, które miałam na kółku europejskim właśnie jeszcze parę lat temu, kiedy to jeszcze nazywało się kółko europejskie, no te z tych 2000, tam 10, 11, 12, ja je spotykam na manifestacjach. Albo wracają do mnie z zapytaniem, bo pracujemy teraz w stowarzyszeniu takim i takim i chcielibyśmy wejść z warsztatami na przykład albo na kółko, albo chcielibyśmy was zaprosić do takiej, a nie innej akcji na przykład właśnie związanej z antydyskryminacją. I dla mnie to jest w ogóle najfajniejsza rzecz, jaka może być, że oni wracają i właśnie do mnie przychodzą i mówią, że czy może nam pani pomóc, bo pamiętamy, że wtedy w szkole coś robiliśmy i teraz chcielibyśmy wejść do szkoły właśnie z tym, nie? I myślę, że to są, że to jest taki przejaw tego, że warto, nie? Że oni oddają później to, co sami gdzieś tam dostali. I ja jeszcze też przez wiele lat prowadziłam Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz oddałam to już, jestem wice, że tak powiem, i kolega mój, młody nauczyciel historii się zadeklarował, że przejmie na razie ten sztab. I ja widzę w wolontariacie, jaki jest ogromny potencjał. Każda forma wolontariatu w ogóle jest świetną okazją, żeby nauczyć się działać w grupie i szczególnie właśnie dla dziewczynek, bo dziewczynki są chętniejsze do pracy w wolontariacie niż chłopacy, tylko że myślę, że w tym wolontariacie, w pracy w wolontariacie ważne, żeby podbić właśnie, żeby im uświadomić, że one mają, że ta decyzyjność ich i sprawczość jest bardzo ważna i żeby one to przełożyły potem na swoje życie już dorosłe. Nie? Myślę, że no, to jest najważniejsze. Chciałem teraz bardzo dużo pytań jeszcze, ale chciałbym teraz oddać głos może osobom uczestniczącym, bo może są jakieś pytania. Bo zbliżamy się do końca, zostało nam 7 minut. Czy są jakieś pytania, które macie Państwo, które chcecie zadać nam, słuchając tego, co Agnieszka i Bernadeta mówiły? Można napisać na czacie. Jak będziecie Państwo pisać, to ja może zadam takie ostatnie pytanie, bo Wy tak mówicie, ja tak z wielką admiracją słucham Was i tak wszystko to wygląda super różowo. W ogóle przepięknie to w ogóle macie w tych szkołach. To powiedzcie, a macie jakieś problemy z tym, że zajmujecie się tym? Agnieszka, tym wspominałaś o różnych rzeczach już, ale tak, a jeżeli macie, to jak to robić, żeby ich nie było, żeby je likwidować? Mam na myśli szczególnie taką wspierającą rolę dyrekcji na przykład, nie? To, że dyrekcja tylko nie przeszkadza, bo nie przeszkadzanie to jest jedna rzecz, ale też w jakiś sposób wspiera w tym, co robicie. Czy to tak jest różowo zawsze w tej waszej pracy? Państwo, takie pytania. Tak, nie ukrywajmy, że przez ostatnie 8 lat było trudno. I tak naprawdę nam się dyrekcja zmieniła 3 lata temu, ale te pierwsze 5 lat to ja miałam takie błogosławieństwo pani dyrektor, która jakby zgadzała się po cichu na wszystko. To znaczy był taki moment, że ja zrozumiałam, że coś się zmieniło, kiedy okazało się, że
kiedy była jakaś sprawa i telewizja chciała przyjść i zapytać mnie, to usłyszałam, że bardzo bym prosiła, ale żeby jednak to było poza budynkiem szkoły. Żeby budynek szkoły nie został wykorzystany w tym, że oczywiście co ja robię po lekcjach, to jest moja sprawa, ale żeby jednak szkołę w to nie mieszać. Więc te ostatnie 8 lat czuło się, że dyrekcja boi się, że to w każdej chwili wybuchnie, że to jest granat, tym bardziej, że wiem, że te szkoły, które właśnie prowadziły warsztaty antydyskryminacyjne, bo te warsztaty finansuje miasto Poznań w ogóle, więc my mamy wsparcie miasta Poznania i te szkoły, w których one się odbywały, czyli moje kółko feministyczne, przyszło z Warszawy, przyszła ankieta taka bardzo dogłębna z ministerstwa, przez kuratorium, z zapytywaniem, czy nie ma tam jakichś szkodliwych treści i dyrekcja musiała odpowiadać na jakieś kilometry ankiet, żeby udowodnić, że nie jesteśmy wielbłądami, prawda? Więc to oczywiście no, wiązało się z takim działaniem, o pewnych rzeczach się nie mówiło po prostu na forum, tak? W momencie, w którym samorząd organizował coś z okazji piątku tęczowego, to po prostu była prośba, żeby nie szło to do mediów, tak? Żeby po prostu nagle się nie pojawił ktoś z kuratorium, kto zacznie całkowitą, nie wiem, kontrolę różnych jakichś zupełnie absurdalnych czynników, które działają w szkole. Dla mnie październik zeszłego roku to było po prostu głęboki oddech. Mogłam wreszcie wziąć głęboki oddech i pomyślałam sobie, że no, chyba zrobiło się bardziej kolorowo, tak, w szkole. Czyli łatwiej, dla mnie łatwiej. Łatwiej mi się oddycha. Nie muszę się zastanawiać, z której strony przyjdzie cios. Więc no, będę wspominać te ostatnie 8 lat jako takie trochę kopanie się z koniem odrobinę, ale dobrze, przeszło już. Już teraz będzie dobrze. Są pytania na czacie, słuchajcie. Jedna dotyczy tego roli rodziców. Może Bernadeta, ty by się podjęła. Właśnie. Rodzice pomagają czy przeszkadzają? Jest różnie z tym, bo są czasami takie sytuacje, że rodzic na przykład rzeczywiście patrzy tylko na swoje dziecko i zdarza się tak, że na przykład dziecko, które ma problem zdrowotny, czy jest z dysfunkcyjnej rodziny, to jest w jakiś sposób naznaczone to dziecko i taka uwaga się na nim koncentruje negatywna. Więc to rzeczywiście wymaga dużej pracy, ale ja powiem takie też swoje doświadczenie trudne sprzed prawie 10 lat, kiedy miałam dziecko w klasie z zaburzeniami psychicznymi. To dziecko rzeczywiście wpływało w taki sposób trudny na sytuację w klasie, natomiast udało się zaprosić mamę na zebranie, bo ja nie mogłam powiedzieć o tym, że jakie zaburzenia ma dziecko. Natomiast jeżeli doszło do konfrontacji z rodzicami i ta mama sama powiedziała, no to była inna sytuacja. Poprosiłam jeszcze o wsparcie psycholożkę i pedagogzkę. I rzeczywiście siedzieliśmy wtedy w kręgu i ta mama sama powiedziała, że ona pracuje z dzieckiem, ale bierze takie leki, także ona to mogła powiedzieć, bo ja nie. I wtedy na przykład doszło do takiej sytuacji, że rodzice, inni, no, ale przecież inni go też zaczepiają. To nie jest tak. Takim prostym językiem, ale to było bardzo rzeczowe i potrzebne. Więc trzeba szukać sytuacji rozwiązania, jeżeli tak się dzieje. No, ja mówiłam o swoim takim przykładzie wychowawczym w klasie, to nie mam takich sytuacji, ale w szkole się takie sytuacje zdarzają. Więc na pewno nie można tego zostawić. Trzeba pracować na różnych polach wtedy sporo. Radnią, no to już zależy od specyfiki. A jeśli chodzi o tą dyskryminację poza szkołą, no to ja bym się dopytała rodziców i tego zależy skąd pani o tym wie, tak? Bo pani Aleksandra pisze, czy pani wie od dziecka, czy od rodzica. Jeżeli pani się dowiedziała od dziecka, to pytać dziecko najpierw, co się stało, dlaczego tak myśli, co jest powodem dyskryminacji. Potem poprosić rodziców, no i się dowiedzieć, czy tutaj szkoła też ma jakoś w tym udział, a jeżeli nie, no to można podpowiedzieć drogę po prostu wsparcia, tak, jeżeli to jest coś poza szkołą. No to jest taka moja pierwsza intuicyjnie, jakbym to najpierw z dzieckiem, jeżeli ono by mi powiedziało i potem na pewno rozmowa z rodzicami. To są takie dwie pierwsze rzeczy. To tyle, jeśli chodzi o takie moje odpowiedzi do czatu. Mhm.
Ja też myślę, bo nie wiem, czy tutaj nie chodzi o sytuację, czy słuchać mnie? Tak. Czy chodzi o sytuację, w której szkoła jest poinformowana, czy nie, bo najważniejsze jest chyba, żeby jednak szkoła wiedziała. Jeżeli poza szkołą dzieje się też dyskryminacja, to myślę, że jakiś, coś się dzieje złego, to myślę, że szkoła jakoś może pomóc, bo pamiętam, żebyśmy mieli taką sytuację z czatem mama, która się zorientowała, że jej córka jest po prostu strasznie hejtowana na jakimś tam klasowym czacie i dowiedziała się dzięki temu, że koleżanki tej dziewczyny robiły screeny, więc można to jakoś i po prostu przekazały tej mamie i mama przekazała to nam i pedagożka i psycholożka zaczęły pracować po prostu z tą klasą. To było w pierwszej klasie, pamiętam, no, parę lat temu i udało się jakoś tą klasę wyprowadzić poprzez właśnie rozmowy, warsztaty i tak dalej, a przede wszystkim trzeba się wtedy zaopiekować tą osobą, wobec której to się dzieje, prawda, żeby ją wzmocnić i ona jest w tym wszystkim najważniejsza, nie? Bo jakby nie znamy tutaj sytuacji bliżej, tak jak powiedział Darek, każda sytuacja jest wyjątkowa i zależy od wielu czynników i tak naprawdę nie ma jednego takiego łatwego sposobu na reagowanie, nie? My tutaj musimy też trochę tą intuicję naszą, gdzie możemy nie zaszkodzić, jak daleko możemy się posunąć, jak stanowczo musimy reagować, bo czasami trzeba stanowczo po prostu zareagować, tym bardziej jak nie ma wsparcia rodziców na przykład, nie? Właśnie, bo rodzic uważa, że w tej drugiej przypadku, że rodzic uważa, że jego dziecko jest okej, ale no myślę, że poprzez warsztaty można też spowodować, że w tym dziecku coś się zmieni. Bo też pytanie, ile to dziecko ma lat, prawda? Czy to jest właśnie szkoła podstawowa, czy to jest liceum, bo w liceum to już jest bardziej świadome, prawda? To się robi. W podstawówce czasami dzieci mogą nawet nie wiedzieć, że krzywdzą poprzez swoje zachowanie. W liceum to często jest z większą premedytacją już wtedy, nie? I myślę, że to są indywidualne przypadki totalnie, więc, ale za każdym razem musimy reagować, nie? Nie możemy tego zostawiać. Jeszcze krótko odpowiem na pani Magdaleny pytanie, bo pani Magdalena pyta, jak działamy, by zaangażować innych nauczycieli i rodziców. Powiem krótko. Ja daję takie namiastki czasami warsztatowe na radach. To też na przykład na prośbę dyrekcji, to zrób to, bo jak to wyszło tak króciutko, ale to króciutko, dlatego że każdy też musi tak pracować, jak czuje i nie można narzucić czegokolwiek. Więc jeżeli ktoś z państwa czuje, że dałby radę warsztatowo poprowadzić, to może naprawdę fajne scenariusze znaleźć i warsztatowo z młodzieżą pracować i pokazuje to samo rodzicom, czyli jak na przykład pracuję ze stresem, pracowałam ze stresem w pierwszym semestrze, jak pomóc opanować stres dzieciom, to zrobiłam też warsztaty z rodzicami w klasach, z którymi z tym stresem pracowałam i pokazałam taką namiastkę, jak ja pracuję i na każdym zebraniu z moją klasą wychowawczą, zawsze robię warsztatowo, zawsze siedzimy w kręgu i parę ćwiczeń pokazuję, jak to jest z dzieciakami, żeby oni też wiedzieli, jak pracuję i wtedy jest ta współpraca. To tak króciutko, ale to musi być zgodnie z tym, co państwo czują, także to też jest takie ważne, żeby każdy według własnego uznania pracował. Super. Słuchajcie, minęła godzina 18.30, już jest po. Jak miło się rozmawia, byśmy pewnie sobie pogadali, ale też trzeba mieć czas na wieczór. Wiele osób tutaj przyszło i ma też ustawioną pewnie dyspozycyjność czasową. Ja wam bardzo dziękuję, bo faktycznie to, co powiedziała pani Magdalena, że wasza postawa i działania są bezcenne i ja uważam, że tacy nauczyciele, takie nauczycielki, wielu jest takich nauczycieli. To nie jest tak, ja chciałam powiedzieć, że jesteście naprawdę dla mnie, bo ja was znam, jesteście dla mnie naprawdę takimi wzorcami, ale też trzeba pamiętać, że też są inni nauczyciele i nauczycielki w szkołach, którzy robią podobne rzeczy i to, o czym ty mówiłaś, chyba Bernadetta to o tym mówiła, o tym dzieleniu się, nie? Właśnie z innymi, o tym, żeby o tym mówić, gadać z innymi nauczycielami. Ja tego nie podsumuję, bo nawet nie wiedziałbym, jak to wszystko podsumować. Było tego tak dużo i tyle różnych rzeczy. Dla mnie to budowanie relacji ciągle gdzieś tam zostaje, bo mówię, często jest tak, że w szkołach, gdy do czegoś dochodzi, pamiętam, gdy my jesteśmy wołani jako edukatorzy czy osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy, wzwanie jakby do szkół, bo coś się stało, trzeba coś zrobić, najlepiej pogadankę, to my już mówimy w tej chwili, że pogadanki nie działają, że to pracę trzeba zacząć od początku, pracę trzeba zacząć od tego, co było przyczyną tego wszystkiego, a przyczyną bardzo często są
złe relacje, niezbudowane też relacje, nie? Jakby brak tych relacji. Więc nad tym trzeba się skupić bardzo, bardzo mocno. Dziękuję Wam bardzo, Bernadeta, Agnieszka, Również. za Dziękuję wchodzenie. bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. No, pozdrawiamy i I trzymamy doświadczeń kciuki. Pani. Prosimy, tutaj Janek napisał, żeby wypełnić ankietę na koniec webinarium i też w środę będzie też warsztat pogłębiający problematykę pracy z dyskryminacją. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowane, to zapraszamy bardzo, bardzo chętnie. I to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.